kamerkę skupił. Jest. Masz? Jest. Kurde, jak to ci się wypięło? Musiało, podważyło to. Bo ja mam tak do dupy, bo mam taby w tą stronę. Aha. Nie jest w tą stronę, że się zablokuje. No. Kurwa, kapasawki po remoncie za 10 tysięcy cenę do mnie. Boję się za nim jechać tam, kurwa. Jak się remonty robi, to później strach jeździć, kurwa, z tymi tą ekipą. Nie no, żartuję oczywiście, ale no wiadomo, wszystko się może stać. Po 4 godzinach do mnie wróciła Kawasaki na naprawę gwarancyjną, ale udało się opanować. Zobaczymy, czy wszystko będzie fit teraz. Możemy jechać, zobaczyć. Żeby jak ktoś, to on spadł w błoto. Nie no, może nie będzie źle. Oho! Nie, źle da się przejechać po tym. Stopka i klamka ułamana. Po remoncie nie wiem, jak można tym jeździć, kurwa. Będę musiał jeszcze raz generalkę robić. Ale nie da. Wszystkim się, no wiesz, musiałbym dłużej pojeździć, boję się bardziej odchylić, nie? Ale jest ten moment zawsze w każdym, no, że tak czujesz, że już to się samo trzyma, nie? Tylko mówię, tylko siadłem, już bym to wymienił, bo już mnie wkurwiło, jak tylko ruszyłem. I klamka w ogóle, nie? W ogóle nie mogę hamulec za nisko i no i że... No bo się to poustawia, no. Bo tu zobacz, jak te handbary są. No. Ja to w ogóle nie wiem. No, ale tak to chodzi, no co? O, jak ciężko sprzęgło tu chodzi, o Jezu! O kurde, panie! Panie. Tak, to już jak tylko, nie wiem, jak to się ustawia. Te
też spoko, ale to jest strasznie narwane. To... To jest w ogóle całkowicie to inne. Całkowicie, nie? Tak. Strasznie. Musiałem jeszcze twoją porównać teraz. Mogę? Teraz będzie fajne porównanie. Stary model, a nowy model. Na pewno różnica jest chuj, zabierzemy. No, no, no. Ale też nie jest tak narwana, dużo płynniej niż ten. Niż twój. No, płynniej. Tylko sprzęgło muszę tak sięgać. Może ty się przyzwyczaiłeś, ale ja tylko. Tak? No, a ja może jeszcze rękawiczki miałem trochę te za ciasne. Dużo mniej mocy. No chyba, że tłok się kończy. Teraz jeszcze wołał. Pasowałoby. Kurna, wszystkie motory porównam. Tak? O, tu leciutko sprzęgiełko. Miał kolejność ustawiać, to, to chyba najlepiej. Kto prowadzi pierwszy? To ja pojadę na końcu, jakby który się wywalił, to nagram sobie. Gorzej jak ja się wywalę. No i tak wam powiem, podsumowując, bo tu luźno przez lasy sobie jedziemy. Nie licząc mojego oczywiście, bo to enduro. No tych krosówek ta Yamaszka YZF450, nie wiem który to rok, ale nawet młoda, to ona najlepiej, nie mi się nią jechało, taka elastyczna, coś jak mój KTM i nie szarpie. A później to już ciężko powiedzieć, bo mamy prawie nową TRF 450, no i dwa starsze rzędy, też 450 KXF, no i TRF 450, to też 2006. Także już ciężkie porównanie, ale na pewno jeśli chodzi o enduro, no to szwagra, maszynka, no to mi odpada, bo to zaraz gaśnie, strasznie nardane, z tych wszystkich największa moc moim zdaniem. No i źle się jeździło, nie mógłbym tak zeło, bez sprzęgła teraz jechać po dziurach, czy tamten, tylko ciągle musiałoby to pracować, bo by zgasła. Artur, co tak tymi nogami przebierasz?